No gdzie oni są? No gdzie są ci rajdujący? No, a tu jest, o oh, siema, no wreszcie, kurde, muszę cię, muszę, cię, muszę cię ziomuś poskładać, bo mnie denerwujesz, bo mi cały czas po prostu, kurde, tutaj się pokazują. No to jest po prostu masakra po prostu. Cześć, z drugiej strony, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraftu, moi drodzy. O, tu jesteś, wreszcie, poszli. No jeszcze jeden, jeju, jeju. Oni chyba przychodzą cały czas z tej strony i ja muszę, ja muszę się ich w końcu pozbyć, bo tak jak mi się to uruchomiło pod koniec, kurde, wczoraj tego, pod koniec wczorajszego live'a, którego w sumie zapis macie, po raz pierwszy chyba udało mi się zrobić ten zapis tego dłuższego live'a, gdzie w sumie zazwyczaj ich nie robiłem więc macie moi drodzy zapisany właśnie ten dłuższy em, live. starczyło tam po prostu mówię, wyłączyć totalnie jakby zarabianie i tak dalej, żeby tam nie było jakichś problemów, nie wiem, gdzieś tam z muzyką i tak dalej e, no i po prostu macie właśnie e, zapis i gdzie oni, przepraszam bardzo są tam, są jeszcze bestie mają Ta, takie, takie hojraki Ta myślę że co, że ja, że ja nie dam rady z wami, co wie, co ja mam dobre strzały, dobry łuk, patrz Patrz jak to robię, patrz! Nie będziesz mnie tu szarżował, do widzenia! Paszli! 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 Dobra, no i ile ten rajd będzie trwał, ty? Czekaj, jak ja się odsunę... Jak ja się odsunę, powiedziałem, o, to tego rajdu nie będzie, co nie? No bo to już powinno być spokój, jak ja się odsunę od, od, od tej... od wioski. Ja pamiętam, że tak... No nie godaj, że no... Kurda, o, co jest? Ej, ty, Wiedźmy chodzą, co? What? Jakiś nowy poziom chyba. Łoż ty w mordę. Czekaj, bo tu... Da no, jeszcze Slowness mi dało. ja ci dam. Czekaj. Chodź tu. Dobra. Co, co ty? Ty, o, jaki fajny czarny kuń. Tu ja nie widziałem, że takiego... Czekaj! Ja nie widziałem, że takiego fajnego czarnego kunia mam. Dej mnie tu, kurde. Wiedźmo jedna cholerna. Wiedźmy se, kurde, zawołali. Chodź tu. Chodź tu Mendo, ja tu muszę... Ja chciałem budowle nowe pokazać, a wy mnie tu... A wy mnie tu... Kurde, przeszkadzacie cały czas. Patrz, Idź, idź, idź stąd! No ile ich tam? Czekaj, się się, się najem. No patrz, no nie, mo nie mogę się przywitać, nie mogę wam nic pokazać, bo cały czas, kurde, się klepie, kurde zzz, bo mi się rajd zrobił i to najlepsze jest to, że to jest jeden poziom. Serio. No halo, no co jest? Ile tego jest? Ej, to jest chyba to, co mi pisali ludzie, że, że ten, że teraz nawet jak jest pierwszy poziom, to jest chyba, nie wiem, 4, 5 czy ileś poziomów, kurde, rajdu. Przecież to, to, to jest, to jest przerąbane, nie? I wiem, że później dostaje taki efekt, y, dostaje taki efekt jak y, obrońca wioski czy coś takiego, jak pokonam te, te wszystkie fale. Jakoś tak to było. Czee, muszę znowu tą bestię, no bo ta bestia jest strasznie mocna. Jezu, ile ich tu jest, Morde kopane!

Uut! Zjem Dobra Mordekopane a, 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 Gdzie ta bestia? Gdzie jest ta bestia? Bestio Bestio Werariu Halo? Halo bestio Halo? Tam jest jeszcze... Kurde, te latające dziady są No przecież to... Nie jest niemożliwe Zabiłem tą bestię w ogóle? Nie, nie wiem i. No, chodźże tu. Kurde, się dojad... no, chod... no, chodź tu. Kurde cię dojadę no chodź tu Ja pitole, ej, co jest grane? Niestety te, te całe, całe, czy jako nie tam Przerąbane, ej! Dobra, czemu oni polecić tamtym. Dobrze, że moja wioska jest anty w ogóle najazdowa w sumie, jakby, bo już by dawno.. Tu jest ten! Zgiń! już wszystkie strzały wytraciłem. Zgiń przepadnij. Chodź tu! Chodź tu Ej, mam totem! Dostałem totem of undying. To ja se w razie czego wezmę, nie? Bo jak, jakbym, jakbym nie ogarnął nagle, to, to, to se wezmę. Czekaj, bo oni mnie mocno bi Mocno mnie biją. Nie podoba mi się to. Bo oni w ziemię wbijają. No to jest. Nie, to jak się nie robi, ej. Tak się nie robi. Moment. Mam nadzieję, że to już będzie w końcu ostatni poziom, nie? No, bo już był ten Windicator cały i tak dalej. To, wszystko, co mi pisali ludzie, że tam. Bestie, nie, bestie. Chodź tu. Chodź tu. No, chodź tu. No, nie mam strzał, żeby cię zestrzelić. Dobra, dobra. Dobra. Jeszcze jeden, chodź tu. Weź przestań, zombie mnie tu łazić, bo ja tu mam ważniejsze rzeczy. No patrz. No, chodź tu. Chodź tu. Najbardziej denerwujące te małe stworzenia, no. To chodź tu! A! Jeszcze jeden został. Gdzie ty kurde jesteś? Ciulu! Gdzie ty? Ja pierdzielę, to ja powinienem zmienić... ...tytuł odcinka nie z pokazu tego, co tam się działo, tylko generalnie wojna. Jedna wielka kurde wojna, ej serio. Gdzie jest ostatni typo? Tu jest. Czy w końcu będziecie kurde martwi? Proszę. Raid right Viktor, Ło, wow, takie rzeczy, tak? Raid right Victory, i co? I co? Halo? Ty, jakieś fajerwerki w ogóle strzelają. Co ty gadasz? Aha! Wiśniacy strzelają fajerwerkami. Z radości jakby. Co ty gadasz? Ja nie wiedziałem, że coś takiego jest. Ale śmieszne. Ło! Wow. Teraz mam Hero of the Village! Ej, zarombiste I teraz rzekomo będę miał lepsze yy, ceny. W sensie nawet nie pamiętam, jakie były normalnie ceny, ale. Tak! No, są jakieś, że jak tu było 23, to mam 17 i tak. E no spoko nawet, nie? Ci, wiadomo, że. Znaczy, to jest niby, że jest nie, jakby nielimitowane i tak dalej, ale pewnie ten efekt będę miał em, do pewnego momentu, bo nie wierzę, że będę miał nielimitowane, tak? To będzie pewnie tak, że. że że po jakimś tam czasie mi to i tak zniknie. Ale kurde, dobre, mam kurde hero, a w że jestem bohaterem wioski, moi drodzy, ocaliłem. Ale naprawdę teraz te rajdy to to jest coś przerąbanego i to był pierwszy poziom. Ja sobie nie bo to, co mi się na lewie załączyło, ja sobie nie wyobrażam, co by było jakby był trzeci czy, czy coś poziom. To, to, to można się klepać i klepać, nie? To naprawdę trzeba mieć dobry ten. Ale przynajmniej w sumie wygląda to dosyć ciekawie. Dobra, moi drodzy! E, witam was po raz kolejny w kolejnym odcinku singla, bo nie mogłem zacząć odcinka przez, kurde, prawie 10 minut, bo klepałem się z tymi Villagera myślałem, znaczy pillagera. Myślałem, że troszeczkę szybciej ich załatwię, no troszeczkę to e, dłużej trwało. Dobra, czekajcie, wiecie co, wyłączę sobie e, partikle damy sobie na Minimal, e, żeby wam tutaj o, żeby te dymki nie latały, tak? Ale mam kurde Hero of the Village. E, także po raz pierwszy widzę to w ogóle, żeby, żebym to miał ten efekt tak naprawdę. E, no i bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, jestem ciekaw, e, czy w innej wiosce na przykład by to też działało, czy to, czy to łapie faktycznie obręb tej wioski na przykład czy coś. To by było bardzo spoko. Dobra. Słuchajcie, jako, że jest w sumie noc, to wam właśnie pokażę jak tutaj wygląda właśnie e, ta e, nowa, e, te, te nowe projekty w ogóle, które tutaj udało się m, stworzyć. E, nie mam w ogóle strzał, czy ja mam gdzieś tutaj strzały? E, tutaj chyba nie będę miał, w sumie nawet nie mam miejsca za bardzo. Ale mam totem of undying też, w ogóle bardzo fajnie, po raz pierwszy chyba mam ten totem na tym save, więc też fajnie. E, moi drodzy, e, tutaj... Przed wami stoi epickie, zarobiste, magiczne drzewo, e, które jest tutaj dookoła obudowane. To już mieliście okazję, że tak powiem, ob obserwować podczas walki tutaj z e, Rajdem. Tak, jest tutaj fajnie wszystko obudowane, oświetlone. E, ścieżki są porobione, tak? Mniej więcej do, do mostów, e, do różnych części, tutaj powiedzmy, świata. E, no i tak mniej więcej sobie tutaj to wygląda. To drzewo gdzieś tam po części było zbudowane, po części było wyrośnięte. Wszystko można obserwować na zapisie live'a, który macie gdzieś tam dostępny. E, drzewo sobie tutaj podpisałem e, donatorem, którym. Jakiś czasem oczywiście był na kanale, czyli Nk, e, także magiczne drzewo, e, które tutaj sprawuje pieczę nad moją tutaj bazą. E, I chciałem po prostu, żeby na tym placyku właśnie było coś takiego fajnego, ciekawego, e, innego. E, także także naprawdę, teraz jakby to wygląda po prostu przezarobiście i tutaj są te mosty i to wszystko naprawdę, cała ta baza zaczyna nabierać takiego fajnego, bardzo fajnego kształtu. E, pójdziemy się przekimać, zaraz wam pokażę, co tam się znajduje, ponieważ tam też jest dosyć ciekawy projekt właśnie, który który nie wiem, czy będziemy jakoś teraz go tam robić, kończyć i tak dalej, raczej nie, bo po pierwsze nie mam surowców, musiałem tam jeszcze ogarnąć, po drugie muszę sobie na spokojnie właśnie z tym przysiąść i, i sobie tam pobudować, bo jeszcze nie mam do końca pomysłu na to, jak to chcę to zrobić, ale tutaj, moi drodzy, powstaje klinika, nie weterynaryjna, tylko ta, Boże, stomatolog... E, Bobra Boba dokładnie to jest Bober Bob stomatolog e, tak się będzie jakoś nazywał Bober Bob stomatologii czy jakoś tak nie normalnie firma taka rozumiesz e, czekaj bo tutaj mi Creeper będzie nie mam kurde e, tych muszę po czy znaczy, miałem jeszcze strzały tam gdzieś miałem strzały dobra przejdźcie tak tak sobie skoczymy tylko na chwilę po te strzały Zaraz no, pokażę. Tam w środku w sumie za bardzo nic nie ma, e, ale cały budynek właśnie chciałem, żeby był taki właśnie w takich glu, głównie białych e, kolorach, biały, z białych bloków e, i ewentualnie troszeczkę czarnych, takich, żeby były. Wiecie, żeby były takie. O, takie, 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 takie fajne rzeczy, takie o, ozdoby, inne takie, dobra, czekajcie, w duszy. Jeszcze... strasznie dużo rzeczy mam tutaj teraz w wykrepunku. Co prawda, większość śmieciowych, ale, 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 ale są, dobra. To temu Fandai, to mi się bardzo podoba. Jak sobie to wezmę, w razie czego będę miał w sumie. Ze sobą czemu mnie. Ehm, strzały miałem gdzieś tutaj. Dokładnie tak, mam tutaj 64 gity. Git git git. Dobra, e, także ten łuk mi bardzo w sobie też pomógł. Ehm, także to drzewo, ten cały tutaj tak, takie, takie podwóreczko i tak dalej. To wszystko, te ozdoby, wszystko było budowane na e, Lewiku. E, tak sobie postanowiłem tutaj zrobić tak Kurczę, e, co postanowiłem zrobić takie. E, m nie wiem, takie, takie małe po prostu jakieś skałki, coś tam po prostu z diamentami, że wiecie, energia słońca czy tam księżyca pochłaniana jest przez to i, i to zasila w ogóle drzewo, a drzewo zasila cały świat. Nie wiem, tak sobie po prostu jakoś wymyśliłem. Jest to po prostu magiczne drzewo i tyle, i tego się trzymajmy. Um, także tutaj mamy tą naszą E, taką właśnie, ten gabin gabinet stomatologa, proszę bardzo, bo jest Bober Bob. E, troszeczkę wygląda jak wiewióra, ale w sumie bardziej chodziło, żeby wyglądał jak bubr. E, wiem, że powinien mieć może bardziej przerwę między zębami, ale to by troszeczkę dziwnie wyglądało, więc po prostu już wygląda w ten sposób. Wielkie psychopatyczne oczy. E, no i w sumie tutaj, właśnie cały taki budyneczek zrobiony, właśnie z e, konkretu białego, z kwarcu i z czarnego konkretu. E, tutaj mamy wejście. No mamy taki jakby przedsionek, tutaj będzie coś ale taka, wiecie, recepcja, tutaj się zrobi normalnie właśnie, no jako recepcja, nie? Jakieś takie stoliki, z tyłu będą jakieś ewentualnie skrzynki, jakieś kwiatuszki, tak żeby to jakoś sobie fajnie wyglądało. Pod spodem jest jaskinia, więc nie zwracajcie uwagi na dźwięki. Tutaj powstanie sam gabinet, tak? Będą takie płytki zrobione, tutaj będzie jakiś tam fotel, coś tam się ogarnie, jakieś przyrządy powiedzmy i tak dalej. Tutaj po jednej drugiej stronie będzie toaleta, po jednej stronie będzie dla facetów, po drugiej stronie będzie dla kobiet Tutaj, jakoś, tak mniej więcej fajnie to mi się podoba. Tu można ewentualnie coś oświetlić. Taki kształt fajny wyszedł, no bo chciałem zrobić tutaj to, to logo. No i głównie to robiłem przez praktycznie 7 godzin. W sumie, no 7 godzin autentycznie. Mogłoby się wydawać, że. No, i to ty w ogóle, że się robi przez te 7 godzin, ale tak, tutaj to zajęło dosyć dużo, ponieważ no jest dużo elementów, dużo sobie tutaj się bawiłem tym. E, chciałem tą właśnie budowlę też sobie zrobić, a też po, y, po, po pozyskiwanie surowców, kwarcu i wszystkiego też troszeczkę zajęło. E, co tam jeszcze, co tam jeszcze, co tam jeszcze. Także głównie to, jeżeli chodzi o budowę, trochę lataliśmy, trochę walczyliśmy, jakieś tam polowania, jakieś pozyskiwanie przedmiotów, no generalnie wiadomo, no luz, bluz, robiło się po prostu z randoma to, co, to, co się e, chciało i potrzebowało. E, kolejną rzeczą, jeszcze jedną, którą udało mi się zrobić na e, tym live, już wam pokazuję, e, jest właśnie, zresztą już mogliście wcześniej widzieć, jest fontanna w wiosce, e, ponieważ chciałem zbudować coś e, właśnie w Wiosce, tylko myślałem, że to będzie jakiś domek czy coś, ale wyszło na to, że zbuduję właśnie fontannę. I zbudowałem, moi drodzy, fontannę, tak ona się prezentuje. Wyróżnia się troszeczkę na tle, powiedzmy, całej wioski. Jest troszeczkę taka inna. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak ona faktycznie wygląda. I to jest, moi drodzy, fontanna tak zwanych czterech donatorów, dosłownie po prostu. Wziąłem e, do, pierwszy lepszy po prostu kto, kto tam, kto tam e, wysłał e, te, tego donata, to 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 było Krzysztof tu, 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 tu jest Maciek mieć nie e, tutaj Krystek i tutaj mamy jeszcze DG e, także czterech tutaj e, prawda donatorów ma tą Fontanny tutaj dałem te lekterny całe, to jest z książkami można teoretycznie w sumie coś tutaj nawet pisać, więc całkiem spoko. Eee, no, i, no i tak sobie ona wygląda. Wydaje mi się, że jest całkiem fajnie. To jest oczywiście wiadomo, podświetlona, kwarce, nie kwarce, sandstone, i tak sobie mniej więcej wygląda. Ja jestem przede wszystkim zadowolony, jak, jak mi się to udało zrobić. Tu jakieś w skrzynce jeszcze jakieś przedmioty mam, ale to, to nie zwracam uwagi na to teraz. Mm, także jeżeli chodzi o budowanie, to to były wszystkie budowle, które powiedzmy zrobiłem. E, tylko tyle albo aż tyle udało mi się zrobić, e, ponieważ jak już mówiłem, pozyskiwanie przedmiotów też swoje trwa. E, fajnie, że udało mi się zrobić ten, ten cały powiedzmy, nie wiem czy to achievement czy nie achievement, ale Hero of the Village mam e, zrobione, więc mogłem sobie tak naprawdę tutaj fajnie pohandlować z wieśniakami e, i sobie ponabijać troszeczkę ich poziomów tutaj. To jest myślę całkiem fajne. Um, no i chyba tyle 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 chyba co chciałem wam powiedzieć tyle co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Jestem troszeczkę dzisiaj zmęczony po wczorajszym live wiadomo. Bardziej może może nie tyle co ja jestem zmęczony, co moje gardło Chociaż i tak e, słyszycie, że, że, że jest dobrze i gadam. E, dzisiaj będą e, lewiki dla sponsorów. Takie jeszcze info dodatkowo wrzucę. W sumie te live wczoraj mówiłem, ale jeszcze raz powiem. Będą lewiki dla sponsorów, czyli po prostu jakby normalnie będą te live widoczne dla każdego. E, każdy będzie mógł go obejrzeć, ale po prostu e, będzie tak zwana klatka e, właśnie na czacie, że tylko i wyłącznie sponsorzy będą mogli e, pisać e, i tylko i wyłącznie sponsorzy ewentualnie będą mogli ze mną sobie tam gdzieś pogadać na tym Discordzie dla sponsorów i zagrać e, w jakieś tam chyba będziemy grać sobie, myślę w Bedwarsy. Eee, może troszeczkę ewentualnie Bingo, chociaż Bingo troszeczkę ciężko, z, żeby, żeby, żeby teamy m, ogarnąć sobie, bo nie ma tam teamowych, tylko po prostu są, jest bingo eee, No i tyle, tyle. Jak, jakoś tam ogarniemy Więc ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, miłego dziąka wszystkim do zobaczenia ewentualnie na live'iku. Eee, zapisik sobie możecie obejrzeć i pisze jak wam się tutaj podobają te wszystkie projekty, bo moim zdaniem są naprawdę epickie. Także do następnego trzymajcie się i pa pa!